Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich serdecznie na dzisiejszym studium Słowa Bożego pod tytułem Zasmucanie i sprzeciwianie się Duchowi Świętemu. Dzisiejsze studium. Ze mną biorą udział Magda, Waldemar i Damian. Ja mam na imię Igor. Przed studium biblijne będziemy się modlić. Panie Boże kochany, dziękujemy Ci, że możemy czytać takie piękne rzeczy o Tobie. Prosimy Cię, żebyś Ty nam pomógł lepiej zrozumieć ten temat. Żebyś nam dał Twojego ducha i wielką radość. Z tego, że możemy się, możemy studiować, możemy dzielić się myślami. Amen. Na samym początku będziemy chcieli mówić na temat zasmucania ducha świętego. I, I będę prosił o przeczytanie tekstu z dziejów apostolskich, 7 rozdziału, 21 wersetu. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się duchowi świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Dziękuję. Z tego tekstu wynika, że można się przeciwstawić się Duchowi Świętemu. I pokazane nawet jest, jest, kto się przeciwstawia. Ale mam pytanie do was, gdyby, gdybyśmy, gdybyście wy mogli wyjaśnić, razem jakbyśmy, gdybyśmy mogli wyjaśnić, jak możemy my się przeciwstawić. Czy, czy w ogóle my, jako chrześcijanie, możemy się przeciwstawić Duchowi Świętemu? Jak wam się wydaje? Myślę, że to robimy ciągle. Niestety. I kiedy? To jest bardzo ciekawa sprawa. Jak już studiowaliśmy i uczyliśmy się, Duch Święty ma ogromną moc jest, jest Bogiem, jest nieogarnięty. A jednak człowiek może się przeciwstawić. Ten fragment wyjęty z e, przemówienia Szczepana. Tak. E, właśnie tak to e, określa, tak to charakteryzuje. Dobrze, dziękuję. A kiedy, kiedy możemy przeciwstawić się Duchowi Świętemu? No, kiedy on chce nam coś powiedzieć. Na przykład. Czy możemy bardziej, bardziej takie e, przykłady realne dać właśnie z życia, wtedy, kiedy, kiedy właśnie sprzeciwiamy się Duchowi Świętemu? Myślę, że bardzo często Duch Święty chce nas prowadzić do praktycznych zmian w życiu. Mhm. I właśnie dzisiaj zdałam sobie sprawę z tego, że trzeba być niesamowicie wyczulonym, i żeby, żeby nie przegapić. Mhm. Bo na przykład stajesz rano, modlisz się na przykład za swoich przyjaciół, tak? I mówisz, Boże, co ja mogę dla nich zrobić? I niedługo potem przychodzi ci pewna myśl do głowy. Taka konkretna, no możesz. Zadzwonić i na przykład powiedzieć coś miłego. To taki hipotetyczny przykład, nie? Tak. Ale myślisz sobie, e, co ja tak będę dzwonić, nie? I mhm. to jest tak, my prosimy, Panie Boże, prowadź mnie. Bóg chce prowadzić, ale człowiek jakoś tak nie ma tej cichości w sercu, żeby powiedzieć, tak? Panie Boże, to rzeczywiście może być od Ciebie, nie? No są też jeszcze bardziej oczywiste rzeczy, te, co. Biblia nam przekonuje do czegoś, tak? Czytam Biblię i tam jest napisane. E, no, cokolwiek. Nie kłam, tak? Tak. Na przykład, nie kłam. no, Ale no... No jakieś takie... No coś tam jest jakiś zwyczaj, że na przykład nie mówi się wszystkiego albo się mówi jakoś tak o, od tej strony. Tak? I je, jeśli jest się w grupie jakichś ludzi, to muszę się zdecydować, żeby być inna, żeby żeby iść za tym, co właśnie Pan Bóg mi jakoś tak wyraźnie uświadomił. Dziękuję. Na przykład Mamy, mamy przykład w Starym Testamencie, kiedy Jonasz przeciwstawił się Bogu. No i mamy dalej, dalej historię, kiedy Pan Bóg tak prowadził i pokazał mu, że, że właśnie jego plan, Boży plan i tak i tak będzie się realizował. No ale właśnie w przypadku Ducha, Ducha Świętego, czy, czy Duch Święty, który jest Bogiem, prawda, możemy tak też Namacalnie iść przeciwko, przeciwko niemu? Tak? Damian? Proszę? No, oczywiście, że, że możemy. W ogóle sama, sama możliwość przeciwstawienia się tu też jakby odsyła nas do samego początku, do stworzenia, no bo człowiek ma wolną wolę i no, możemy powiedzieć niestety, albo stety, bo gdzieś ta nasza wolna wola często sprowadza nas na manowce po prostu. No, ale przeciwko Duchowi Świętemu, no oczywiście tak jak przeciwko wszystkim osobom bóstwa możemy się sprzeciwić, tylko że to zawsze się dla nas źle kończy. Zawsze, tak. zawsze. Zawsze wszystko to, co nam Duch Święty podstawia, droga, którą chce nas prowadzić, ona zawsze jest tym najlepszym wyborem, prawda? No i teraz od nas zależy, czy my pójdziemy tak, jak Duch Święty chce nas prowadzić, czy jednak wybierzemy to, co my uważamy za słuszne. Mhm. Tak, dziękuję. Ja też tak właśnie rozumiem, że, że wtedy, kiedy czytam Słowo Boże, wiem, że Duch Święty przez to słowo do mnie przemawia. I wtedy, kiedy, kiedy nie chcę akceptować tego, co, co, co Duch Święty ma do mnie do powiedzenia przez właśnie swoje słowo, to, to właśnie tak rozumiem, że wtedy przeciwstawiam się mu, prawda? Kiedy nawet na co dzień, przez różne doświadczenia, właśnie jak tu Magda powiedziała, kiedy opieram się i mówię, że nie. Nie chcę tak robić. Mamy inne, inne plany, inną, inną koncepcję, prawda? I właśnie wtedy wyraźnie mówimy duchowi świętemu: słuchaj, ja chcę jednak inaczej, tak? Wtedy, kiedy właśnie Bóg przez się tego, objawia nam swoją wolę, tak często się dzieje, czasami jest tak, że oczywiście nie rozumiemy tą wolę Boża, Bożą, ale często się dzieje, że rozumiemy ją. I wtedy, kiedy upieramy się i mówimy, że nie, ja jednak widzę inaczej swoje życie. I właśnie wtedy, kiedy ja mówię, że ja widzę inaczej swoje życie. Wyraźnie właśnie, tak, tak ja rozumiem, prawda, że wtedy wyraźnie właśnie sprzeciwiam się temu duchowi, który, który ciągle do mnie przemawia i mówi: Człowieku, ja mam taką wizję Twojego życia, prawda? No ale ty niestety widzisz to inaczej. Tak, Waldemarze, proszę. Duch święty jest istotą boską i ma o wiele większą cierpliwość i miłość, niż my możemy sobie wyobrazić, niż, niż, niż nasza cierpliwość. Wracając do tego. Przemówienia Szczepana, on prowadzi swoich słuchaczy przez kilka tysięcy lat. Tak. Zaczynając od Abrahama, czy nawet może jeszcze wcześniej. jeszcze wcześniej, wszystkie takie ważne punkty, momenty z historii narodu izraelskiego wymienia. I konkluduje: Zawsze sprzeciwiacie się. Mimo tego, że były doświadczenia z Bogiem, że Bóg wyciągał rękę, ratował, prowadził w cudowny sposób, to, i teraz to tak trochę współcześnie, to my zostajemy przy naszym własnym zdaniu i nie, no, no może ak akceptujemy, akceptujemy to, bo to, bo to było... Dobre, przyjemne, ale nasze życie idzie swoim torem. Tak. I a trzeba, żeby nie szło. A, a potrzeba tej, 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 tej zmiany, bo do czego to może doprowadzić? Kiedy tak wyraźnie Szczepan powiedział swoim słuchaczom, w jakim są stanie i co robią, to doprowadziło to do, do zabójstwa. Więc taki, taki może być skutek sprzeciwiania się Duchowi Świętemu. I to nie pojedyncze przypadki, ale no, cała grupa, cały, cały naród mhm. jakoś tak nie wyciągał wniosków okay. z tego. Tak, dziękuję za te myśli. Może pójdziemy dalej na, do następnego tematu. O zasmucaniu Ducha Świętego. I teraz poproszę, byśmy przeczytali tekst z listu do Efezjan, czwarty rozdział, trzydziesty werset. Waldemarze, jakbyś miał otwarty, to proszę o przeczytanie. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Dziękuję. No. Przede wszystkim te słowa pokazują, że, że duch święty jest osobą, no bo zasmucać można tylko i wyłącznie osobę. Mhm. Y, więc jeżeli, no właśnie, możemy go zasmucić, to co y, jak on się wydaje, jak możemy zasmucić? Albo przez co możemy zasmucić y, ducha świętego? Ja myślę, że tutaj jest wiele, wiele możliwości. Mhm. Tak naprawdę, moglibyśmy teraz wyliczać jakieś grzechy, jakieś postawy, którymi. Yy, będziemy to robić, ale właśnie yy, czasem najgorsze jest to, myślę, że czasem, yy, nawet kiedy myślimy, że załatwiamy jakąś sprawę Bożą, kiedy idziemy w imieniu Bożym, wtedy też możemy zasmucić Ducha Bożego, dlatego że nawet działanie może nasze jest jakieś słuszne, to znaczy założenie jest słuszne, ale postawa nasza, którą przybieramy, w momencie, kiedy chcemy wykonać jakieś zadanie dla Pana Boga nawet, wtedy też możemy zasmuczać Ducha Świętego właśnie, właśnie naszym złym podejściem też do innych ludzi, prawda? Czy nawet, tak czy nawet w kościele, czy, czy poza kościołem, ale to jest bardzo ważna i delikatna kwestia. I ja myślę, że to jest ogólnie duży problem. Właśnie dlatego, że wiecie, z jednej strony mamy prawdę w Kościele, mówimy o tym, że mamy prawdę, mamy różne rzeczy ale z drugiej strony często brakuje nam właśnie jakiegoś takiego tej dobrej atmosfery rodzinnej, duchowej. Tak. Dlatego, że gdzieś, gdzieś może te postawy nasze nie są najwłaściwsze, że te właśnie rzeczy, którymi zasmucamy Ducha Świętego, one się przejawiają. Czy w prywatnym życiu i, i to potem po prostu jakby wychodzi, prawda? Tak, dziękuję bardzo. Ja... Właśnie Muszę powiedzieć, że ostatnie kilka dni to tak zaczęłam wyraźniej widzieć, i to całe zasmucanie zaczyna się od tej podstawy. Ktokolwiek nie zaczyna poznawać Boga, nie studiować Biblii, to dowiaduje się, że podstawą życia chrześcijańskiego jest trwanie w Bogu. Tak? I to jest chyba to, co myślę, że zasmuca naj, na, na, najbardziej ducha świętego, bo jak ma człowiek poddawać się wpływowi ducha. Kiedy nie znajduję czasu, żeby się wyciszyć przed Bogiem. A powiem, że lata mijają i nic się nie zmienia. Każdego dnia jest jakaś walka o to, tak? tak? Jak nie jest tak, że mi dzieci przeszkadzają, że rodzina, że telefon dzwoni, że praca, że napięcie, śniadanie trzeba zrobić, biec, ubierać, prać, prasować, no cokolwiek, nie? To ja sama przeszkadzam. A to mi się nie chce, a to się nie mogę skupić, a to mam jakiś niepokój. A poddanie Bogu przychodzi z takiego cichego serca. Tak? I jak nie ma tego serca, to jak mam to zrobić? A, dziękuję, dziękuję za te myśli. Właśnie tylko dodam, że, że właśnie często myślimy, że wtedy, kiedy grzeszymy, tylko zasmucamy Ducha Świętego, ale właśnie wtedy, kiedy zaniedbujemy. Tak jak tu właśnie Magda mówiła, jak Damian mówił jest ważne, żebyśmy rozumieli, że, że, że kiedy znając prawdę, jak powinno być, albo znając, jak powinno wyglądać, wyglądać to życie chrześcijańskie, autentyczne życie chrześcijańskie, a tego nie robimy, albo nie jest to dla nas priorytetem, no to wtedy niestety właśnie może nie tyle sprzeciwiamy się temu Duchowi Świętemu, ile, ile po prostu zasmucamy Boga, nie zasmącamy tego Ducha Świętego, który cały czas jest gotów działać w naszym życiu, a my po prostu stawiamy opór. I mi się wydaje, że to jest właśnie jeden z takich Takich rzeczy, które naprawdę właśnie przeszkadza nam w nam takim, w takim codziennym życiu chrześcijańskim. <tryk> <tryk> tak. Ten, to zasmucanie Ducha Świętego postrzegamy w kategoriach grzechu, czegoś złego. Tak. Ale jak to wygląda na, może wyglądać na co dzień? W, w liście do Efezjan w czwartym rozdziale. Są takie wskazówki, gorycz, zapalczywość, mhm. czyli takie no, niekontrolowane wyskoki, że tak powiem, gniew, krzyk, złorzeczenie. Niech będą usunięte spośród Was. Gniew, krzyk, mhm. nawet to. Zasmuca ducha świętego. Bo jesteśmy powołani do jedności. No i tam dalej y, radzi. Jacy mamy być względem siebie. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. I to chyba jest najtrudniejsze. Tak. Y, bo jak Wybaczyć ktoś komuś, bo jak, że jest nie taki, jak chce. Bo jak ktoś krzyczy, jak się denerwuje, no to. To Budzi to samo u mnie, prawda? Ja też głos zaczynam podnosić. Mhm. Odpuszczajcie sobie, przebaczajcie sobie, miłujcie się. Radzi Apostoł Paweł, radzi Duch Święty. No i oby tak było w naszym życiu. Dziękuję Waldemarze. Czy mógłbyś przeczytać nam tekst z czwartego rozdziału Listy do Efezjan, te wybrane wersety, które właśnie przedstawiają tą postawę chrześcijanina? Apostoł Paweł w liście do Efezjan nie tylko mówi, co jest złe, ale też radzi, co, co robić. Odrzućcie kłamstwo, a mówcie prawdę. Gniewajcie się, no jak już się zdarzy, ale niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Przebaczajcie sobie. Kto kradnie, niech. Przestanie kraść, a raczej niech pracuje, aby miał z czego się utrzymać. Nie używajcie nieprzyzwoitych słów, ale tylko takie, które mogą budować, które przyniosą błogosławieństwo. Już mówiłem o tej goryczy, zapalczywości, gniewie, krzyku, złorzeczeniu. Tego niech nie będzie, natomiast bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. I teraz, jak i Wam, Bóg odpuścił w Chrystusie Jezusie. Mając to na uwadze, to te nasze, w cudzysłowie, osiągnięcia, że powstrzymamy się od krzyku, czy od kłamstwa, czy że będziemy uczciwie pracować, są niczym w porównaniu z tym, co otrzymaliśmy od Jezusa Chrystusa. Tak, dziękuję serdecznie za, za te słowa i za te rady, które są za, zapisane w dzisiaj do Efezjan, one naprawdę są cenne i, i w tym kontekście pokazują właśnie w jaki sposób, wtedy kiedy nie, nie dostosujemy się do tych praw, do tych zaleceń, prawda, to, to właśnie zasłoncamy Ducha Świętego. Następnym tematem, który, który chciałbym poruszyć, mianowicie yy, yy, co znaczy być powołanym do uświęcenia w Duchu Świętym. I, I tu może poproszę Damiana, by przeczytał nam tekst z pierwszego listu do Tesaloniczan, czwartego rozdziału, siódmy i ósmy werset. I może też następne, które są w tym temacie. Proszę, Damian. Ja. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego. I tutaj warto by właśnie dodać My jeszcze mam? kilka fragmentów, które. Nie zostały wspomniane tutaj w naszym studium. Jest to list do Hebrajczyków, rozdział 12 i werset 14. Tam jest bardzo podobna myśl ujęta: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I również drugi list do Tymoteusza. Rozdział 3, przepraszam, rozdział 2, werset 19. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Yy, I właśnie, właśnie te fragmenty, one dobitnie świadczą o tym, że uświęcenie jest nam potrzebne. To, to nie ma tak po prostu, że Duch Święty przychodzi i załatwia za nas wszystko. Tak. Jest pewne działanie od człowieka też wymagane, prawda? No ale z drugiej strony, jak czytamy na przykład w Księdze Jeremiasza, że czy murzyn może odmienić kolor swojej skóry, a pantera swojej pręgi, a czy wy przywykli do złego? Możecie dobrze czynić? No nie możecie, tak. dlatego że sami z siebie nie możecie. Prawda? Ale jest też powiedziane, że wy jeszcze nie opieraliście się aż do krwi mhm. e, grzechowi, więc to jest miejsce na, na jedno i na drugie. Mhm. E, ja jak mogę, to tak. powiem wam przykład i to będzie przykład niecodzienny. Mhm. Dlatego chciałam, że chciałam wam powiedzieć, że dla mnie przykładem takiej osoby jest moja teściowa, o. z którą regularnie się nie zgadzam w wielu <laughs> tematach, ale właśnie muszę powiedzieć, że ona tak sobie do serca wzięła to co tu właśnie czytamy, mhm. że y, no, tysiące przykładów każdego dnia, kiedy ona mówi muszę się zapierać siebie tak ktoś mhm. y, tu w rodzinie syn, czy córka czy mąż coś powie, tak nie, ja im nie odpowiem źle I to jest taka, taka realna walka, bo chce się chce się powiedzieć. To co się tam chce powiedzieć nie to tam to bardzo łatwo tak, tak. przychodzi na język, ale właśnie ona a kiedy jest, kiedy jest bardzo źle, to ona, ona mówi ja cię błogosławię, ja Cię życzę jak najlepiej. Na pewno masz powody, dla którego tak robisz. I czasem to, to czasem aż się złoszczę, tak? Ale muszę powiedzieć, że ona jest dla mnie e, wielkim przykładem właśnie takiego prostego wdrożenia w życie, co tu jest napisane. E, dążcie do pokoju, do miłości wzajemnej. I to, to, jest, to jest właśnie Duch Święty działający w nas. To jest przemiana serca, tak? Tak. Jak człowiek, który zawsze ze wszystkimi się kłócił, yy, przestaje. Tak, dziękuję. Dziękuję za te, te przykłady. Jest ważne, żebyśmy właśnie popatrzyli na, na działanie Boga jako dzieło święcenia, że to dotyczy w zasadzie naszego rozwoju tak, osobistego. Wtedy, kiedy jesteśmy, kiedy, kiedy szukamy tego pokoju, wtedy, kiedy, kiedy staramy się być bliżej Jezusa, prawda, i tak dalej. Więc to jest, to jest niesamowicie istotne. Yy, I i właśnie często teksty biblijne się odnoszą do tego, żebyśmy nie gasili tego ducha, tak, który działa w nas. Tak? I może przeczytajmy ten tekst z pierwszego listu do Tesoroniczan, 5 rozdziału, tam mamy 19, 20, 21 werset. Magda, gdybym cię o przeczytanie. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Tak, dziękuję serdecznie. I właśnie ten tekst pokazuje, że, że po prostu Ducha Świętego można zgasić, tak jak ognia można zgasić, tak? Że poka po też pokazuje, w jaki sposób ten Duch Święty działa. To tak? działa jak ogień. Tak? I, no i właśnie, jak, jak my rozumiemy też, w jaki sposób też możemy tego ducha gasić? Tak, proszę o nie. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Proroctwa, tak wydaje mi się, to nie tylko to, co przedstawia przyszłość, ale proroctwa to wskazówki takie życiowe, o których mówiliśmy przed chwilą. Tak. To nauki, które Bóg kieruje do nas, czy to w formie pisanej w Biblii, czy też przez, przez Ducha Świętego, czy przez innych ludzi przez teściową, na przykład, przez teściową, czy, czy tak. przez sąsiadów, czy, czy przez kogoś tam, tak? kieruje do nas pouczenia, różne, różne wskazówki, coś do przemyślenia. Ale jeżeli lekceważymy te, te, te głosy, te proroctwa, jak to tu zostało nazwane, no tak. to to gasimy ten głos i coraz mniej go słyszymy, coraz mniej go słyszymy i potem yy, używając słów Magdy musimy prosić, yy, no może głośniej Panie Boże. Tak? tak Jak tak. trzeba tak. krzyczeć do mnie. Tak? tak? Ja tego potrzebuję. Duch Święty nas prowadzi w naszych relacjach z ludźmi. Duch Święty nas prowadzi do działania. Tak? I, 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 I prowadzi nas w miejsca, których się boimy. I na przykład ja tak trafiłam do szeregu miejsc, które śmiało można określić Meliną. Hmm. I nagle się okazywało, że w tej Melinie wszyscy się zgromadzili i wszyscy zadawali pytanie: A, co, a jak to jest w Biblii? A to, a to, a to. I, I to było centrum działania Ducha Świętego. Dobrze jest próbować rzeczy, do których nas prowadzi Bóg, bo nigdy nie wiemy, jaki jest jego plan. Tak. Tak? A w moim planie nigdy tej Meliny nie było. Tak, tak. tak dziękuję. Właśnie. Słowo Boże, mamy, ją mamy, mamy to Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym. W taki sposób ona do, do nas dociera, ale właśnie kto przemawia do nas przez to Słowo, to jest Duch Święty, prawda? I, i teraz, kiedy, kiedy nawet czasami czytamy to pismo, ale, ale dajmy własną interpretację, staramy się interpretować tak, jak nam się chce, a nie słuchać rzeczywiście tego głosu Bożego, no to właśnie wtedy coraz bardziej, jak zresztą Admar to powiedział, prawda, coraz bardziej ten duch święty jest gaszony. No i właśnie kiedy dajemy mu otwartość temu duchowi żeby działał, właśnie tak jak powiedziała Magda, naprawdę wtedy działa przez to słowo w nasze życie i nawet w życiu takiego takiej osoby, która, która no, nie jest w stanie nawet dobrze rozumieć, tak, do końca to, to słowo tak to to właśnie staje się tym, który jest pod wpływem Ducha Świętego. I to jest niesamowite. Mogę jeszcze jedną rzecz tak. do tego dodać? Proszę. Bo jeszcze jest tak, że kiedy człowiek otrzymuje jako, jakieś światło, jakieś poznanie Pisma Świętego, ja bym tutaj też to gaszenie Ducha Świętego do tego przyrównał mm -hmm. właśnie, że mm, wiadomo, że trzeba wykonywać to, co już wiemy. Właśnie tak. tak, bo jeżeli tego nie wykonujemy, to co? To po prostu Bóg nie daje więcej światła, no bo po co? Mm -hmm. Jeśli tego się trzymasz, co już masz, to po co ci więcej? No i myślę, że to gaszenie Ducha Świętego też może w taki sposób wyglądać, prawda, że... Człowiek poznaje coś już z Pisma Świętego, a jednak nie wdraża tego w życie, czy po prostu bo nie chce, czy po prostu okoliczności życiowe. Może się boi. Boi się, czy cokolwiek, ale, ale mimo wszystko gdzieś ten duch święty jest gaszony potem. I, I znam przykłady takich ludzi, którzy byli już bliscy chrztu i już prawie, prawie, i, a gdzieś tam okoliczności tak zwane życiowe po prostu sprawiły odłożenie tego chrztu, który. Potem przez długi, przez lata nie nastąpił. No i to właśnie też może tak wyglądać. Dziękuję. Dziękuję za te, te przykłady. Teraz przejdziemy do następnego tematu, który jest w miarę trudny. Mianowicie bluźnierstwo przeciwko duchowi, no i też grzech, który nie może być przebaczony, który jest przeciwko duchowi świętemu. I będę prosił o przeczytanie dwóch tekstów. Pierwszy tekst z Ewangelii Marka, trzeciego rozdziału, dwudziesty ósmy i dwudziesty dziewiąty werset. Może poprosiłbym Magdę o przeczytanie tego tekstu. I drugi tekst z Ewangelii Łukasza, dwunasty rozdział, 10 werset. I może Waldemara poprosiłbym, gdyby mógł ten tekst nam przeczytać. Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. Ale może poprosić? Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Dziękuję, dziękuję za te teksty. No to jest teraz ciekawy temat, bo, no bo jeżeli ktoś bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, tak, ten grzech nie może być przebaczony, chociaż ktoś będzie bluźnił przeciwko Bogu, przy Jezusowi, pokazane jest, że może być przebaczony. Jak, jak my rozumiemy ten tekst? Co to znaczy, że, że grzech, który jest przeciwko Duchowi Świętemu, niestety, ale nie może być w żadnym wypadku przebaczony? w takim potocznym rozumieniu bluźnierstwo to no, to jest jakieś brzydkie słowo tak. które gdzieś tam wyleciało, powiedziało się no i już jest za późno ale Pan Jezus wypowiadając te słowa jest w takiej ciekawej sytuacji że Jemu zarzucają że nie jest w porządku, że czyni coś mocą Benzebuba. Wcześniej ci ludzie, którzy zarzucali to Jezusowi, mieli okazję zobaczyć, jak On działa, jak uzdrawia ludzi, jak przychodzą do Niego. Jakie, jakie, jak wygląda jego działalność. I nie zrobiło to na nich żadnego wrażenia. I jak to możliwe? No, jak to możliwe? I dlatego y, Pan Jezus mówi, że, y, u, używa tego, to jest y, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Y, mm. Jak mogę z Wami rozmawiać, skoro Widzicie, działam, uczę, a do was to nie dociera. Czyli nie mamy wspólnego języka, Duch Święty nie, nie no dociera oni, do was. To, to i... Nie wiem, czy nie dociera, oni po prostu odrzucali. Odrzucali, to. odrzucali. Oni no. mówili nie, bo to nie jest mój plan. Tak. Tak. Nie? I to, to ja, ja to Ale... widzę jako taką. To jest takie przerażające, bo my też tak działalność robimy. Działalność z premedytacją. No. A czy mogę Proszę, jeszcze tak coś do tego dodać? Jezus powiedział, że wszystkie grzechy mogą być przebaczone, prawda? Tak. Więc wszystkie to wszystkie. No tak. Ale jaki jest warunek przebaczenia grzechu? Mm -hmm. Człowiek musi... Przeżyć skruchę, musi wiedzieć, że to, co robił do tej pory, to jest złe, że nie można tak robić. Tak, że to jest coś, czego Bóg nie chce. Bóg ma dla mnie inne życie. Więc człowiek, kiedy sobie to uświadamia, to przychodzi do Boga i prosi o przebaczenie, ale to jest szczere przebaczenie, Panie Boże, przebacz mi to, co robiłem, bo wiem, że to nie było dobre. Chcę żyć inaczej. A teraz mamy grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Wiemy, że to Duch Święty dzisiaj działa na ludzi, prawda? Jezusa nie ma już tutaj. Jezus jest teraz w miejscu najświętszym świątyni w niebie i wysłał Pocieszyciela, który jest teraz z nami. I właśnie On teraz przekonuje nas o grzechu. A jeżeli my, my stale Go odrzucamy, tak jak mówiliśmy wcześniej, to gasimy cały czas Jego działanie na swoje życie, więc już nikt nie przyprowadza nas do upamiętania. Więc chociaż ten grzech mógłby być wybaczony teoretycznie, bo Bóg może wybaczyć wszystkie grzechy, to nie będzie wybaczony, dlatego że osoba, która ten grzech popełnia, nie poprosi o jego przebaczenie. I, i ja to tak widzę. W ogóle też, dodając jeszcze, ciekawe, ciekawe jest w ogóle to, że Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, to przyszedł po co? No, wiadomo, miał misję do wykonania, ale też odnowił obraz Boga w oczach ówczesnych yy, ludzi wierzących. Potem Jezus poszedł. I przyszła, przysłał Ducha Świętego i teraz Duch Święty jest znowu tym, który kieruje nas do Jezusa Chrystusa, prawda? I odnawia. I odnawia. Ale po, Jezusie, ale po Duchu Świętym już nie ma czwartej osoby boskiej, która przyjdzie. On już jest ostatnio, a potem Jezus Chrystus przychodzi powtórnie. Tak, dziękuję, dziękuję za tę myśl. No to jest bardzo istotne, żebyśmy rozumieli, że, że wtedy, kiedy Jezus odchodził z tej ziemi, powiedział, że, że na moje miejsce daję wam, innego Pocieszyciela. Pamiętajmy, że tak samo jak jak Duch, Duch Święty jest Pocieszycielem, jak my Go nazywamy, dokładnie tak samo Jezus Chrystus jest Pocieszycielem. Mam to zapisane w pierwszym w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, drugi werset. W no, drugim rozdziale, pierwszy werset. Tam jest napisane, że Chrystus jest Pocieszycielem, tak samo. Mhm. Czyli czyli Duch Święty jest ten, który zastępuje obecnie obecność Boga. Dlatego, że Chrystus przedtem był Emanuelem, czyli Bóg Pośród nas, czyli który jest, jest z nami. Mhm. I właśnie zamiast Chrystusa jest teraz Duch Święty, dlatego on, je, on jest, yy, on mieszka w naszych sercach. Mhm. Nasze serca są mieszkaniem Ducha Świętego, prawda? No I w tym momencie, jeżeli, jeżeli właśnie my sprzeciwiamy się temu głosowi Ducha Świętego, który cały czas przecież o nas przekonuje o grzechu, kto ma nas przekonać o grzechu? No, Duch Święty. Ale jeżeli my się upieramy, to Duch Święty nie może nas przekonać o grzechu, ale dopóki my nie. Mamy tej świadomości grzechu, to nie możemy przyjść do Chrystusa. Bo co mamy y, przedstawić Chrystusowi? Co, na, co Chrystus ma nam przebaczyć? I, i w wyniku przebaczenia wiąże nas z, z sobą, prawda? Więc dlatego, kiedy patrzymy na ogół działania ducha, Święte, działania ducha świętego, który jest w naszym życiu osobistym, to nie możemy, nie możemy y, 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 przeciwstawić się duchowi, tak? Bo wtedy, kiedy cały czas mówimy nie, nie, nie. Duch, Duch Święty przestaje działać, a razem z, z, z przestaniem działa, działalności Ducha Świętego, to automatycznie nie mamy dostępu do Chrystusa, który daje nam zbawienie. I tu właśnie to, to jak Damian to przedstawił, rzeczywiście to, to jest bardzo logiczne i w zasadzie według tego, jak rozumiemy z naszego życia duchowego, chrze chrześcijańskiego, prawda, to jest istotne, żebyśmy rozumieli, hmm. że przeciwstawienie się duchowi jest zarazem po prostu, no, wiedzie nas tak zwany róg, gdzie w zasadzie nie mamy, nie mamy wyjścia. Tak, Marta, proszę. Hmm. No, tylko to, co ty mówisz, to już może co niektórych wpędzić w załamanie. Tak. Bo w tym momencie usiądą i powiedzą, no tak. Tam człowiek głęboko wie, co tam robi, nie? Mhm. Co tam Pan Bóg mu mówi. I mówi, no teraz już nawet tego nie czuję, to znaczy, że to już. To mhm. już koniec, nie? Już Pan Bóg przestał, już jest mi wszystko obojętne. Tak? To znaczy, że już chyba. To przyszła kryska na matyska, popełniłam ten grzech, tak? Tak. <laughs> nie, dobrze, dobrze że, że, że mówisz akurat o takiej sytuacji, bo to jest istotne, żebyśmy też rozumieli, no właśnie, wtedy, kiedy jak może też myśmy do końca nie wyrazili, wtedy, kiedy my stale, cały czas staramy się no, gasić tego, tego ducha, tak? I wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy świadomi, co Chrystus zrobił dla nas, kiedy, kiedy jesteśmy świadomi, w jaki sposób Duch Święty działa w naszym życiu. To, to my kiedy wypieramy to cały czas, prawda? To, to właśnie wtedy do tego dochodzi. Tak? Natomiast Duch Święty cały czas działa, cały czas chce nas zbawić i, i wiemy, że to, to jest Jego dzieło do końca. Tak? Więc... No, ten, ten temat w tym momencie jest taki dosyć śliski, no bo chciałoby się mhm. podać takie przykłady z życia, no, ale trochę ciężko, nie? bo no ja, tak, ja bo powiem o kimkolwiek, tak. a potem się okaże, że on się poczuł urażony. Ale tak właśnie myślałam, o kim można by tu powiedzieć w sposób mhm. bezpieczny, tak, jako tak. przykład tego, że jednak Boża łaska nadal działa. Mhm. No i tak pewnie nikogo nie zaskoczę, ale jednak y, Dawid to jest dobra postać. Mhm. Nie? To tak. jest Dawid, to jest mhm. dobra postać, która pokazuje naprawdę tą łaskę Bożą. Y, I dzisiaj właśnie czytałam ten Psalm 51. I, I w Psalmie 51 Dawid błaga Boga, tak? Serce czyste, stwórz we mnie, O Boże, a ducha prawego odnów we mnie, tak? I Dawid zrobił bardzo złe rzeczy. W sumie bez powodu, tak? Bez powodu zrobił bardzo złe rzeczy. I on tak bezpośrednio prosi o tego ducha. Tak? Tak. I dostał. Dostał. Kto czytał historię Dawida, to wie. Dostał. Także nie należy się załamywać. Się. Jak Bóg nie odrzucił Dawida, to, to nas też nie odrzuci. Z kolei właśnie możemy też jakby patrzeć na takie historie, na przykład jak Judasza, tak? który, który wiedząc o tym, kim jest Jezus Chrystus, który doświadczył Chrystusa i jestem pewien, kiedy czytamy Pisma Świętego, to rozumiemy, że, że, że Duch Święty tak samo działał na jego świadomość. Jezus cały czas starał się do niego przemówić. Do ostatniej chwili. Ale jednak on był na tyle uparty... On powiedział e, nie. I on powiedział do końca nie. Prawda? No i właśnie i uważam, że, że on popełnił taki, taki grzech. Według się moj, tak. mojego, mojego zrozumienia, y -y -y. tak? On tak zrobił. Bo popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu, kiedy, kiedy nie pozwolił Duchowi, aby dokonał skruchę w jego, w jego sercu, w jego życiu, prawda? I, y -y. I przyszedł i powiedział, Panie Jezu, przebacz mi. On nie, nie chciał. Po prostu... Nie mógł zgiąć kolana. I to jest, mi się wydaje, że. Żeby... był człowiekiem o niezwykłej zawziętości, to w dokładnie. złym kierunku. Mhm. Więc to jest, to jest właśnie że istotne, żebyśmy rozumieli, żeby, żeby ta, no, że tacy ludzie też są. Tak? I, I jak najbardziej od nas y, wymagać to, żebyśmy, żebyśmy mogli do, doświadczyć tą skruchę cały czas. tak I, I tak samo, że możemy powiedzieć też o, o farzeuszy z czasów Jezusa, który Jezus do, cały czas do nich przemawiał. I czasami nawet bardzo ostro przemawiał do nich, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza. To, to jednak oni stali na swoim stanowisku i powiedzieli nie. Chociaż byli świadomi. To jednak cały czas skazywali Chrystusa, nawet skazali Go na śmierć. A byli cały czas Ale po śmierci świadomi się tego, Jezusa się wielu nawróciło. Zgadza się, natomiast no, wiemy, wiemy też, że, że wielu z nich jednak tacy zostali. To, I to jest właśnie to, że, że wtedy, kiedy ludzie u, są, u, którzy uporczywie trwają w swoim, w swoim poglądzie, albo właśnie w swojej wizji świata i tak dalej, kiedy nie pozwalają aby, aby ktoś ich przekonał, a szczególnie kiedy przekona ich Duch Święty, że, że jednak ten świat trochę inaczej wygląda niż oni sobie już sobie ustawili, jak, jak to wszystko powinno być. Tak? To jest istotne. Jeszcze dodając jedną krótką myśl, bo tutaj mówiliśmy o Judaszu, mówiliśmy o Dawidzie, tylko przekładając to na obecne czasy, myślę, że warto, żebyśmy pamiętali, żeby tak łatwo, to trzeba to podkreślić, żeby tak łatwo nie osądzać innych ludzi, bo czasem tak. wydaje się, że ktoś o ten to już grzech duchowi, przeciwko duchowi świętemu na pewno popełnił, bo ewidentnie otwarcie idzie przeciwko Bogu. Ale może jednak ten człowiek w sercu toczy zupełnie inną walkę, o której my nie do końca wiemy. Może tak, może nie. My nie wiemy, tylko Bóg to wie. Dlatego tutaj chcę zwrócić uwagę na to, żebyśmy byli ostrożni w naszym osądzie. Tak, dziękuję Damianie za tą ważną myśl, bo, bo często się zdarza, że, że my łatwo kogoś osądzamy, prawda, i, i od razu mówimy, że ktoś nie zna Ewangelii albo nie zna prawdy i tak dalej, więc, więc musimy być ostrożni bardzo, bo prze, przez to możemy nie, nie tyle przeciwko komuś iść, ale nawet skrzywdzić taką osobę, tak? Więc bo musimy być o sąd należy do Boga. Dokładnie. Do nas należy miłować. Tak. Dziękuję bardzo za, za wasze uwagi, za wspólne studium tego słowa. Na samym końcu już kończąc to Będziemy skłonić nasze głowy i poproszę Damianę o modlitwę. Drogi nasz panie, umiłowany, chcemy Tobie podziękować za to studium. Chcemy Tobie podziękować za to, że błogosławisz nas takimi możliwościami, że to mogło być nagrane. Prosimy Ciebie, ojcze, aby to, co tutaj było czytane, to, co było mówione, by w jakiś sposób mogło podnieść na duchu ludzi, którzy razem z nami studiowali Twoje słowo, panie. Prosimy Ciebie o Ducha Świętego dla każdego z nas, dla wszystkich widzów, dla wszystkich ludzi, którzy Panie na Niego proszą. To jest coś, czego naprawdę potrzebujemy teraz. Niech Tobie będzie cześć i chwała w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Dziękuję wszystkim widzom, że byli razem z nami i zapraszam na kolejne studium Słowa Bożego, który jest pod tytułem Dzieło Ducha Świętego. Dziękuję.